Kiedyś, być może tak jak ty, byłam zamknięta w swoich emocjach, lękach, fobiach. Nie potrafiłam powiedzieć nie. Dzisiaj jestem odważna, rozumiem swoje emocje i uczucia, nie boję się powiedzieć nie i otaczam się ludźmi, którzy mi dobrze życzą. Cześć, jestem Marta. Jestem terapeutką głosu i oddechu. Przyszłam dzisiaj do Cooking Challenge specjalnie dla Ciebie. Jeżeli dasz mi 3 minuty, zdradzę Ci wielką tajemnicę. Pokażę Ci dzisiaj proste metody i jedno pyszne danie, dzięki którym będziesz lepiej żyć. Zaprosiłam dzisiaj do Cooking Challenge mojego specjalnego gościa, mojego partnera Tomka i przywiozłam Wam trochę słońca z przepięknej Kostaryki, na której byliśmy z Tomkiem 2 lata. Bardzo się staram jeść wegetariańsko, wegańsko. Uważam, że to jest po prostu zdrowe, tak jak zdrowe jest oddychanie. I dzisiaj trochę będzie o oddychaniu, ale najpierw podduszę dynię. Zajmuję się technikami oddechowymi, uczę ludzi, jak prawidłowo oddychać. Niestety 90% społeczeństwa oddycha źle, nie oddycha przeponowo, tylko szczytami. Pierwsze ćwiczenie, pierwsze zadanie jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Zatkaj uszy, zamknij oczy i wsłuchaj się w swój własny oddech. Proste. Zdjęłam teraz z patelni tofu, już jest bardzo fajnie przyprażone. Teraz muszę wziąć z lodówki cieciorkę. Jeszcze jedna technika, którą chcemy Wam dzisiaj zaprezentować. Jest to technika zwana popularnie śpiewaniem. Ja stosuję taki rodzaj śpiewu, tak zwane mruczenie. Przy takich trudnych zadaniach, które wymagają ode mnie cierpliwości, skupienia, po prostu sobie oddycham. Skupiam się na tym, że oddycham i naprawdę uwierzcie mi, że to jest bardzo ważne. Hiszpańskie, kostarykańskie, słoneczne danie gotowe. Całkiem smaczne. Gotowanie przed kamerami wcale nie było takie proste, ale ja podjęłam to wyzwanie, żeby zwalczyć swoje lęki. A teraz jestem bardzo ciekawa, co dobrego dla świata zrobią nominowane przeze mnie osoby, czyli Asia Kołaczkowska, fantastyczna kabareciara, Karolina Molińska, przedstawicielka młodego ekohipisowskiego pokolenia, moja osobista córka, oraz mój przyjaciel wieloletni ze sceny, Adam Tkaczyk. Mam nadzieję, że będą mieli coś fajnego Wam do powiedzenia, a tym bardziej do ugotowania.